Przedstawię Państwu naszych gości. Są to wójt gminy Jerzy Kołakowski, sekretarz gminy Tomasz Grobla, pani skarbnik gminy Katarzyna Kruszyńska, dyrektor GOSiR Grzegorz Czachorowski, przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzybnowicz, pani Magdalena Kołosowska, kierownik referatu inwestycji i gospodarki komunalnej i wiceprzewodniczący Rady Gminy Andrzej Basarab. Witam też radnych gminy i tutaj gdzieś widziałem sołtysa Szemorząt. Witam bardzo. Witam serdecznie na już kolejnym spotkaniu zebrań wiejskich. Jest to już ostatnie zebranie. Wczoraj było w Brusowie, a dzisiaj już ostatnie jest przedświąteczne, tak się można też powiedzieć. Chcieliśmy Państwu dzisiaj szeroka delegacja z urzędu. Pozwoliłem sobie poprosić panią skarbnik też, ale panią Magdę i pana dyrektora, no i pana sekretarza, żebyśmy wszyscy no, swoje obowiązki też przedstawili i plany na najbliższy rok. Chciałem na wstępie bardzo podziękować panu sołtysowi i Radzie Sołeckiej, z którą naprawdę wspaniale się pracuje i pracowało. Za pomoc, którą udzielali nam zawsze i wszędzie. Cokolwiek się nie działo w gminie, to zawsze był pan sołtys na zawołanie. Zresztą nie tylko tutaj pan sołtys z Ustronia, ale jest z nami też pan Krzysiu Matuszewski, sołtys Szanowod, o którym też już mówiłem, że ta współpraca jest po prostu no wyjątkowa, bo mówię, z takimi ludźmi chce się pracować na rzecz gminy. Szczególnie chodzi o to, że trzeba coś zorganizować i wtedy nigdy nie odmawiają nam tej pomocy. Ja może pokrótce, ponieważ sprawami gospodarczymi, co prawda zajmuje się pani Magda Kołosowska w całości, można powiedzieć, ale może przedstawimy po kolei to, co nam udało się zrealizować. Nie chciałbym tu Państwu kazić, bo nie po to tu jesteśmy dzisiaj, ale są właściwie wszystko oprócz takich drobnostek, no, do tej pory udało nam się zrealizować przy tym trudnym budżecie, jaki jest teraz i tych problemach, o których dzisiaj Państwu też powiemy i na pewno też będziecie mieli sporo do pytań, szczególnie tutaj w kierunku no, tych spraw, które jeszcze zalegają od lat, jak Państwo wiecie. Jedną sprawę udało się rozwiązać, a mianowicie sprawa Miteksu, czyli budowy basenu. Została podpisana ugoda sądowa na kwotę 1 420 000. Uważam, że, no, że udało nam się też tyle zrobić, że wpłynęły te pieniążki, te wpłynęły już do kasy. Ale druga sprawa, bardzo ważna, to jest sprawa wywłaszczeń, tak naprawdę wykupu dróg od osób, które kiedyś no, wykupiły z Agencji Rolnej Skarbu Państwa ziemię, a teraz musimy te drogi odkupić od nich. To był taki zwiastun już, można powiedzieć, wtedy, ale jakoś nikt nie myślał o tym. A dzisiaj mamy niestety taką sytuację, że rolnik z Warszawy kupił ziemię za 1 211 000 hektarów, a dzisiaj musimy oddać 1,5 miliona złotych odszkodowania za kawałek drogi. No, tak to wygląda niestety. I z takimi problemami przyszło mi się borykać. Już, że nie wspomnę o sprawie spółki z Babicza, Państwo wiecie, BCP. Też, gdzie trwają negocjacje, gdzie próbujemy się dogadać, bo temat jest bardzo trudny, ale ja myślę, że to już przedstawię szczegółowo ze strony urzędu i finansów pani skarbnik. Natomiast reszta jakby tej ugody stoi po stronie rady, to myślę, że też radni mogą wypowiedzieć, co sądzą o tym, no i jak ewentualna ta ugoda miałaby wyglądać. Przekażę może teraz głos panu sekretarzowi Tomaszowi Grobowi.
dobry, Szanowni Państwo. Już działa mikrofon. Witam też ze swojej strony bardzo serdecznie. Mam tę przyjemność, że mogę Państwu pokrótce przypomnieć w zasadzie na początku parę istotnych zadań, inwestycji, które zostały wykonane w tym roku z budżetu gminy i wspomnieć o tych najważniejszych zaplanowanych na rok 2014. Proszę Państwa, o zejściach na plaży to w zasadzie można tylko króciutko powiedzieć, że są trzy ustroje, jak Państwo wiecie, trzy w książętach. Praktycznie 85% dofinansowania ze środków zewnętrznych. Na pewno to jest bardzo istotne dla nas wszystkich, i dla mieszkańców, i dla samego urzędu z punktu widzenia finansowego. Dwa place zabaw, które powstały, również jest się czym pochwalić. To jest plac zabaw wykonany przy hotelu Lambert i ten plac zabaw, który jest koło środka zdrowia. Ja za chwilkę też powiem o planach związanych z placami zabaw i z budową zejść na plażę w roku przyszłym, albo za chwilkę. Jak Państwo wiecie, został wykonany też remont tej drogi dojazdowej do amfiteatru, ponieważ też w tym roku Pan Wójt zdecydował, że amfiteatr zostanie przejęty przez urząd, będzie na stanie urzędu. Wszystkie imprezy będą planowane przez pracowników referatu promocji oraz w urzędzie. Tak samo jeżeli chodzi o te prace utrzymaniowe, konserwacyjne. Jak ten rok pokazał, ten eksperyment udał się. Twierdzimy, że się udał. Była bardzo duża frekwencja na wszystkich imprezach. Imprezy pomimo dość niskiego, małego budżetu, którym gmina dysponowała w tym roku akurat na starcie, cieszyły się ogromną frekwencją. Choćby wspomnieć należy o Festiwalu Ryby, również dofinansowanym ze środków zewnętrznych. Wspaniała impreza, która mamy nadzieję wejdzie w cykl imprez letnich tutaj w miejscowości Ustronie i przyczyni się do dobrej promocji tej miejscowości. Jak Państwo wiecie, to było gotowanie z Panem Sową. Ogromna rzesza ludzi zainteresowanych, konkurs kulinarny, turniej. W roku przyszłym już możemy powiedzieć, że będzie również ta impreza, bo też dostała dofinansowanie ze środków PORP. Proszę Państwa, na pewno rzecz, która nikomu nie umknęła uwadze niczyjej, to jest stworzenie strefy płatnego parkowania. Oczywiście temat kontrowersyjny, myślę, że teraz nie będziemy o tym rozmawiać. Można sprzeczać się, czy jest to zasadne, czy nie. Nam kierowało w urzędzie i radnymi, którzy podejmowali tę decyzję, przede wszystkim dbałość nie tylko o finanse, no bo to są pewne zyski z tej strefy płatnego parkowania, to normalne, bo to też jest ta strefa, ale przede wszystkim chęć uregulowania przestrzeni na odcinku ulicy Bolesława Chrobrego, przede wszystkim, która, jak Państwo wiecie, w okresie sezonu letniego jest niezwykłym utrapieniem, przede wszystkim dla mieszkańców, tak? Jak Państwo wiecie, turyści sobie jakoś radzą. Zostawiają rano o 7:30 samochód na miejscu parkingowym i ten samochód stoi do godziny 19 czy 20. W tej chwili, jak Państwo widzieliście, w sezonie Bolesława Chrobrego wyglądało naprawdę przyzwoicie. Mamy nadzieję, że Państwo też to pozytywnie odczuliście. Proszę Państwa, w tej chwili z tych takich prac, ja nie chcę wspominać o tym, co się działo w Sianorzętach, bo panie sołtysie, mówiliśmy o tym, szerokie grono odbiorcze było również mieszkańców. Tak samo, jeżeli chodzi o pozostałe sołectwa, Bistru, Soło, Kukinkę, Kukinię, o tym wspominaliśmy, co się wydarzyło w tych miejscowościach. Was oczywiście ustroniaków najbardziej interesuje Ustronie, też osoby z innych sołectw. Proszę Państwa, w tej chwili przygotowywane są dokumentacje projektowe na takie zadania przyszłoroczne, jak budowa euroboiska, duże przedsięwzięcie na tej płycie piaskowej, piaszczystej, na dzień dzisiejszy obok boiska Astry. Powstanie obiekt ogrodzony, oświetlony, z sztuczną nawierzchnią. No, mamy nadzieję, że jeżeli uda się pozyskać dofinansowanie, bo dokumentację będziemy mieli gdzieś do lutego, do marca, zresztą dzisiaj projektant był u Pana Wójta, przyjechał ze Szczecina architekt, żeby ustalać też pewne szczegóły, że będziemy mieli tę dokumentację, potem już kwestia pozwolenia na budowę, no i przy dofinansowaniu, jeżeli uzyskamy w tym roku, to bijemy jeszcze łopatę, myślę, że po sezonie letnim. W
tym miejscu. No, dość karkołomne, jak Państwo wiecie, jest to kontynuacja przedsięwzięć, które były jeszcze planowane w poprzedniej kadencji. Obok basenu miało powstać boisko i miał powstać kompleks hala sportowa. Jak wyjdziemy tą drogą kontynuacji, oczywiście o hali sportowej nie ma miejsca tutaj, żeby mówić o tym. To jest inwestycja rzędu około 10-11 milionów. Potężna inwestycja, niespółmierna do kosztów wykonania tego boiska. Pamiętajmy również o tym, że hala sportowa to są kolejne koszty utrzymaniowe obiektu, znacznie większe, przewyższające obiekt typu euroboisko. Dlatego chcielibyśmy najpierw iść w tym kierunku, pamiętając też o tym, co Pan wspomniał na samym początku, że musimy powyjaśnić pewne kwestie finansowe w gminie, również zaległości z przeszłości. Dopiero wtedy wyjdziemy na tą prostą, mamy nadzieję. Proszę Państwa, z inwestycji na rok 2014, celowo nie będę mówił o drobiazgach, drobnych pracach remontowych, których wszyscy Państwo pewnie wiecie, gdzieś tam studzienka kanalizacji deszczowej, gdzieś jakiś kawałek chodnika do przebudowy. Tutaj korzystaliśmy z sukcesem, z pomocy GOSiR-u, naszej jednostki, pana dyrektora. Chociaż widać, jak na Rolnej tam były prace wykonywane, na osiedlowy przebieg, przepraszam, na skrzyżowaniu osiedlowa z Dobrego Wojska Polskiego, też przy ośrodku zdrowia, takie drobne przekładanki gdzieś tam po morzu. No to zawsze poprawia jakość tej komunikacji i nie musimy korzystać z firm zewnętrznych, prawda? To są koszty znacznie większe. Zresztą o tych sprawach komunalnych myślę, że dyrektor również wspomni dzisiaj nam. Państwo wiedzieli, czym się GOSiR zajmuje na co dzień. Proszę Państwa, także nie wspominając już o tych drobnych rzeczach, ja może przejdę płynnie, Panie Wójcie, do roku 2014. Taka szczegółowa informacja jest, proszę Państwa, na stronie już internetowej naszej, w takiej zakładce po prawej stronie, 3 lata kadencji, gdzie jest zestawienie tego, co zostało wykonane na przestrzeni 2011-2013 i oczywiście jest też zakładka plany inwestycyjne. Na dzień dzisiejszy, proszę Państwa, stoimy przed sesją, która odbędzie się 20 grudnia. Na tej sesji mamy nadzieję, że Państwo radni uchwalą budżet, który był dyskutowany szeroko przez 3 komisje wspólne, które się odbywały, prawda, Pani Skarbnik. Wyczerpująco wszystkie tematy zostały przedyskutowane. Mamy nadzieję, że 20 grudnia ten budżet zostanie uchwalony na rok przyszły. Ja przypomnę tylko, proszę Państwa, co jest w składzie tych inwestycji większych, poważniejszych. Bardzo ważna rzecz to odbudowa rowów melioracyjnych w części Ustronie Morskie, Sianorzęty. Mówimy tutaj o rowach przydrożnych. Wiecie Państwo, jakim problemem jest system odwodnienia w naszej gminie, zwłaszcza tutaj z tych terenów przybrzeżnych, nie wspominając o tej części tak zwanego zatorza. Zwłaszcza w okresie letnim daje się to odczuć w czasie deszczy, zalewanie dróg, niszczenie tych dróg, zarówno gruntowych, jak i bitumicznych. No, mamy w budżecie pewną pulę pieniędzy, która zostanie na to przeznaczona. Kilka ładnych kilometrów tych rowów zostanie oczyszczonych w taki profesjonalny sposób przez firmę zewnętrzną. Mamy nadzieję, że to w jakiś sposób nam tutaj pomoże, ułatwi życie i funkcjonowanie. Z tym związana jest również druga inwestycja, której udało się tutaj uzyskać dofinansowanie. Pan wójt osobiście jeździł do Szczecina, do zakładu melioracji, do dyrektora tego zakładu. Wraca temat tak zwanego zalewania nas, zwłaszcza w okresie letnim, przy ulicy Rybackiej i tutaj przy ulicy Kumorzu w Sianorzętach. To są dwie przepompownie wody opadowej, deszczowej, P1 i P2. W tej chwili trwają prace projektowe nad przygotowaniem projektu tych dwóch inwestycji i w roku przyszłym mamy zapewnienie, że te dwie inwestycje zostaną wykonane. To są zadania gdzieś na około 2 miliony złotych, które to 2 miliony złotych zostaną przekazane przez Zakład Melioracji dla Gminy Ustronie Morskie. My w zasadzie po negocjacjach Pani Skarbnik dokładamy chyba 20 tysięcy łącznie, tak, do dokumentacji projektowej, do dwóch. Także to jest też chyba niebywały też sukces, jest się czym po prostu w tej materii pochwalić. No, dla nas to jest kwestia czystości, zaprzestania tych problemów, które były przez lata z sanepidem, z kąpieliskiem, z czystością wód, jak Państwo wiecie, na tych odcinkach, nawet w roku bieżącym na kilka dni zostało zamknięte kąpielisko.
Także te problemy znikną dzięki temu. Tak, oczywiście. Dobrze. Jeżeli chodzi o te przepompownie P1 i P2, chciałem Państwu powiedzieć, że wodociąg, Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji zakończył już inwestycję przepompowni tutaj tej naszej o zwiększonej mocy, także tam już tych problemów nie powinno być, które były do tej pory, jak Państwo wiecie. Natomiast ta P1 tutaj jeszcze wzbogaci, pomoże właśnie w transporcie tej wody z powrotem do morza, po prostu, żeby nie zalewało nam tutaj tego naszego centrum, bo tu jest główna zlewnia, jak Państwo wiecie, raz, czasami nawet dwa razy w roku dzieją się tam cuda, ale niestety ta przepompownia już była, jak wiemy, dawno w planach i właściwie tak można powiedzieć, że pan Stefan Jagiełowicz tu jest jakby ojcem tego wszystkiego i odkurzyliśmy te wszystkie dokumenty, pojechaliśmy do Szczecina, byliśmy tam dwa razy, potem jeszcze z panią skarbnik. No i ta dokumentacja została odkurzona, wpleciona w plan inwestycyjny zarządu melioracji i dzięki temu mam nadzieję, że jeszcze w przyszłym roku ta inwestycja zostanie zrealizowana. Bo taką nadzieję mamy, bo pan dyrektor Płowęc, który tam zarządza tymi finansami, obiecał, że w przyszłym roku to będzie zrealizowane. Także myślę, że to jest naprawdę ogromny sukces, jeżeli chodzi o inwestycje. Wspomnę jeszcze jedną rzecz, którą pewno pan sekretarz też chciał powiedzieć, ale taka inwestycja, którą szykujemy, a mianowicie chodzi o farmę fotowoltaiczną, którą chcemy wprowadzić do naszej gminy jako jedna z nielicznych w Polsce, bo w Polsce tak naprawdę są tylko dwie farmy fotowoltaiczne samorządowe, mówię, utrzymywane przez samorządy. Jedna z nich będzie w Ustroniu. Cała inwestycja, jeszcze nie wiemy dokładnie, ile będzie kosztowała, ale domyślam się z tych cen, które mamy mniej więcej już teraz, to podejrzewam, że to nie będzie więcej, jak gdzieś w granicach 4 milionów złotych. Co nam to da? To jest 1 megawat, to jest na potrzeby gminy tylko i wyłącznie, czyli na potrzeby oświetlenia, na potrzeby szkół, na potrzeby basenu przede wszystkim, na potrzeby naszych jednostek organizacyjnych, świetlic. Także ta energia po prostu będzie wyprodukowana na nasze cele. Liczymy gdzieś w granicach 90% zapotrzebowania. Jest jedno, ale my nie możemy tej energii sprzedawać i zarabiać na niej, ponieważ utracilibyśmy tą dotację, a nie chcemy tego. Więc nam tak naprawdę wystarczy, żebyśmy mieli, to są ogromne oszczędności, rzędu dzisiaj można powiedzieć 600 tysięcy około złotych po zielonych certyfikatach, po nowej ustawie, która najprawdopodobniej będzie jeszcze, nie wiem, czy w tym roku jeszcze jest, pewno się w tym roku już nie uda się nie uchwalić, tylko ustawa sejmowa przyjęta i to jeszcze będą dodatkowe około 300 tysięcy, więc razem 900. Jest to też działanie, które w zasadzie pani skarbnik podpowiedziała, ponieważ taka miejscowość Wierzchosłowice pod Krakowem, Małopolsce, to jest tak, Małopolsce. Jak ktoś chce, można wejść do internetu i sobie zobaczyć. Naprawdę warto to robić i inwestować, dlatego że jak Państwo wiecie, nie sztuka jest podnosić podatki. Właśnie sztuka jest, żeby nie płacić podatków tak wysokich, tylko żeby myśleć o tym, jak, w jaki sposób można zaoszczędzić. Tak? Te oszczędności nie są zbytnio popularne. No, jak fotowoltaika na pewno tak, ale zabieranie pieniędzy w jednostkach to nie jest popularne. Żaden dyrektor tego nie lubi. Ale my musimy to na dzień dzisiejszy stosować. Trochę oszczędnościśmy zrobili też dzięki temu. Ale taka jest potrzeba chwili. Ale ja myślę, że pani skarbnik o fotowoltaice jeszcze też wspomni. Proszę bardzo, panie sekretarzu. Ja tylko chciałem dodać do tej fotowoltaiki jeszcze to, co powtarzaliśmy w sołectwach również innych. No, że wyjątkowość też tej inwestycji polega na tym, proszę Państwa, zazwyczaj te inwestycje to jest wydatkowanie pieniążków z budżetu, częściowo Państwa pieniążków, podatników. W
tym przypadku, proszę Państwa, no inwestycja o tym charakterze farmofotowoltaicznej jest to inwestycja, która ma przynosić korzyści, zyski, wymierne zyski finansowe. Także na tym też ta wyjątkowość polega i będzie polegała. Proszę Państwa, co do placów zabaw, mówiłem, że wspomnę. Mamy plan ulica Górna, plac zabaw. Wiemy, że jest taka potrzeba w miejscu tego istniejącego placu zabaw. Chcielibyśmy, aby powstała właśnie dokumentacja. Tak, Pani Magdo? Jest już przygotowywana? Czy jeszcze mamy umowy podpisane z wykonawcą? Tak? Wiem, że chyba do stycznia będziemy mieli gotową dokumentację projektową. Również wniosek o dofinansowanie zostanie złożony i do realizacji zadaniem. Oczywiście to ma się opierać wszystko na konsultacjach społecznych o charakterze właśnie takim, aby dokładnie wiedzieć, czego tam mieszkańcy chcą. Żeby nie odbywało się to w ten sposób, że my siedzimy za biurkiem, rozmawiamy z projektantem w urzędzie, a potem się okazuje, że rzeczywiste potrzeby mieszkańców są zupełnie inne, tak? Mamy rozbieżność. Proszę Państwa, kolejnym zadaniem jest również budowa następnych zejść na plażę. Musiałem, że tak już nie będę wspominał. Plan ulica Plażowa, ale tu w Ustroniu Morskim chcemy, aby powstały dwa zejścia na plażę z zjazdami dla niepełnosprawnych i dla wózków. Jest taka możliwość w tej części niższej klifu, czyli w części tak zwanej, no, powiedział wschodniej Ustronia. Przy amfiteatrze mówię o dwóch ulicach, o Spokojnej i Granicznej. Mamy tam również w planie wykonanie zjazdu technicznego. Dokumentacja też jest już chyba na ukończeniu, tak? Pani kierownik podpowiada. Ten zjazd techniczny będzie miał charakter zjazdu również takiego dla wykorzystania dla łodzi. Dla łodzi, skuterów, ale również dla wózków. Tak. No, charakter slipu, ale to nie jest slip. I pieniążki oczywiście zostaną przeznaczone przez Urząd Morski na to zadanie w całości. Skończone zostało w przyszłym roku również ostrogi z finansów Urzędu Morskiego, ale to są te trzy ostrogi, które budować na rejonie Sianorzy będzie się odbywało. To jest dokończenie tej wielkiej inwestycji budowy ostróg. Chyba łącznie teraz trzeba jeszcze więcej. Tak. Proszę Państwa, z takich jeszcze drobnych rzeczy dotyczących nas tutaj może też bezpośrednio zostanie wykonany łącznik budowa ścieżki rowerowej z projektu Związku do Rzecza Imparcenty, którym też jesteśmy, uczestniczymy. To będzie połączenie na wysokości miejscowości Bagicz naszej promenady ścieżki pieszo-rowerowej ze ścieżką pieszo-rowerową z Głębi Lądu. Biegnie. Państwo wiecie, że projekt realizowany był na obszarze naszej gminy, naszego powiatu. Około 50 km tych ścieżek powstało w przeciągu ostatnich 2 lat. I to jakby jest kontynuacja tego projektu, a dla nas jest to korzyść taka, że jak Państwo wiecie, turystyka wypoczynkowa już troszeczkę odchodzi na bok. Tak? Ja nie mówię, że ona się kończy. Funkcjonuje nadal, prawda? Przyjeżdżamy na wypoczynek na plaży, żeby poleżeć, popływać w morzu, ale proszę Państwa, ogromny nacisk się kładzie obecnie, na pewno wszyscy właściciele ośrodków, domków, pensjonatów wiecie, na turystykę wypoczynkową. To jest ważne, że ktoś tu przyjeżdża i chce z rodziną, czy sam, samodzielnie, czy ze swoją żoną, mężem, przejechać się na rowerze, pojeździć konno. Dlatego taka inwestycja o tym charakterze jest bardzo też istotna. Rozszerza to nas odpływy. Proszę Państwa, bardzo ważna rzecz, również to pojemniki na śmieci. No w zasadzie dofinansowanie otrzymaliśmy na te pojemniki do segregacji, o tym mówię, co zostało obiecane dla wszystkich mieszkańców całej gminy. Zakładamy, że w styczniu, no do końca stycznia rozdysponujemy te pojemniki do segregacji dla Państwa. Tak. Także no kwestia przetargu już teraz, podpisania umowy. Ustawodawca nie daje nam możliwości zarabiania na tym. Gmina nie ma prawa zarobić na tym ani złotówki. Jeżeli za bilans, czyli za rok 2013, dotyczący półrocza, bo od 1 czerwca lipca nas to obowiązuje, wyjdzie jakakolwiek złotówka, która nie zostanie rozliczona i przeznaczona na ten cel,
to w takim razie stawki będą na 2014 bądź w drugim półroczu po prostu pomniejszone. My nie możemy zarabiać i nie pozwolimy sobie, żeby jakiekolwiek pieniądze na tym były zarobione. Proszę Państwa, jak Państwo widzicie, stawki u nas są 16,8 zł. Ci, którzy zdecydowali się na segregację, płacą kwotę 8 zł. Na dzień dzisiejszy stoimy na tym stanowisku, jak Pan widzi. Jesteśmy jedyną gminą tutaj, która pozwoliła sobie na to, że pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów zostaną zakupione ze środków gminnych z pozyskaniem dotacji. Umożliwi to taką sytuację, że te pojemniki w tej chwili będą zakupowane. W styczniu zostaną rozwiezione do tych, którzy zadeklarowali się do selektywnej zbiórki i te pojemniki będą nasze. Z możliwością zmniejszenia opłaty, tak? Czyli jeżeli Pan nie segreguje i płaci Pan stawkę 16 zł i zdecyduje się Pan segregować, dostanie Pan dwa pojemniki od nas do selektywnej zbiórki, złoży Pan kolektę deklaracji, będzie Pan płacił po 8 zł od osoby. Te pojemniki, tak jak już wspomnieliśmy, zostały dofinansowane w 50% ze środków zewnętrznych, czyli ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i te pojemniki będą Państwu dostarczone. Dlaczego taka decyzja? A mianowicie, proszę Państwa, ta decyzja jest podyktowana tym, że w momencie, kiedy skończy się okres obowiązywania umowy, czyli będzie to styczeń 2015 roku, przystępując do nowego przetargu, my jako gmina będziemy mieć u siebie na stanie pojemniki do selektywnej zbiórki i wykonawca, który będzie przystępował do przetargu, nie będzie z własnych pieniędzy musiał tych pojemników zakupić, aby Państwu je dostarczyć. I to umożliwi zmniejszenie stawki wywozu na kolejne lata i na kolejny okres. W związku z tym proszę pamiętać, że w tej chwili ci, którzy segregują i płacą 16 zł, mogą dostać pojemniki i jeżeli wystąpią do nas, to dostaną w styczniu i już z automatu będą mogli płacić kwotę 8 zł, czyli tą pomniejszoną. Jeżeli chodzi o rozliczenie, proszę Państwa, będzie przygotowane za 2013 rok sprawozdanie, tak, z funkcjonowania, sprawozdanie z przebiegu 2013 roku i tam też w załączniku będzie również przedłożona sprawa związana z rozliczeniem wpłat i oczywiście na co te środki zostały przeznaczone. Tak jak Pan Wójt wspomniał wcześniej, mamy 8 hektarów byłego wysypiska śmieci, które tak naprawdę przez 50 lat będzie stało jako nieużytek, nie będziemy mogli tego na cokolwiek przeznaczyć. Inwestycja związana z fotowoltaiką jest to inwestycja, na którą pozyskaliśmy pieniądze. Jest to kwota 2 640 000 zł. Dokładając swoje 1 bądź 1,5 miliona, w zależności od tego, jaka to będzie kwota po przetargu, zyskujemy rokrocznie do budżetu gminy kwotę 600 000 zł. Kwota 600 000 zł to jest zwiększenie tak zwanych dochodów bieżących, które można przeznaczyć na wydatki bieżące. Czyli jeżeli nam zależy na tym, żeby dochody bieżące były wyższe, tak naprawdę najłatwiej i najprościej jest podnieść podatki i ta kwota się wzrasta i te dochody są większe. Nam zależy na tym, żeby tych podatków po prostu nie podnosić, żeby one pozostały na tym samym poziomie, żeby mieszkańców nie obciążać dodatkowymi kosztami z tym związanymi. W związku z tym planujemy zrobienie inwestycji, która wynika inwestycji, gdzie będziemy mogli środki ze sprzedaży majątku przeznaczyć na zrobienie inwestycji, która w przyszłości umożliwi nam zwiększenie dochodów, tak? Będzie to pierwsza inwestycja tak naprawdę w tej gminie, która będzie przynosiła zysk. Ja nie mówię o basenie, ponieważ no, basen przynosi zysk, ale tutaj będziemy mieli jakby czyste pieniądze, tak? Czysty zysk, który będziemy sobie wpłacać do gminy i będziemy gospodarować tymi pieniędzmi. Proszę Państwa, tak naprawdę oddanie wieczystego, tak, czy przegranie sprawy związanej z wieczystym wiąże się z tym, że nie ma pieniędzy, które wpłyną do gminy rokrocznie. Rokrocznie, jak już tu było powiedziane, jest to kwota 371 tysięcy. To jest kwota, która w tej chwili wpływa do gminy, zmniejszona, pomniejszona z tytułu podatków za użytkowanie wieczyste. Czyli jeżeli przejmiemy na własność nieruchomość, to te podatki zmniejszą się również o tą kwotę. Następna sprawa, proszę Państwa,
Oczywiście, że wypracowaliśmy sobie zysk. Wynika to przede wszystkim z ugody, jak również ze sprzedaży nieruchomości. Ale w tej chwili płacąc za, czy dokonując zwrotu podatków, bierzemy na siebie taką odpowiedzialność, że w miesiącu lutym, kiedy przychodzi do wykupu obligacji, jest to kwota 800 zł, przepraszam, 800 tysięcy, musimy zaciągnąć zobowiązanie, ponieważ na koniec roku nie będziemy mieli żadnych środków na koncie, tak? A zobowiązania rosną. Tak naprawdę dla nas takim głównym źródłem dochodu to jest działalność sezonowa, czyli te okresy letnie. Dlatego też w tej chwili rozmawiamy o tym, bierzemy taką ewentualność pod uwagę i poddajemy również Państwu pod rozwagę, dlatego że 3,5 miliona, jeżeli przegramy, to musimy zwrócić w następnym roku, tak? Natomiast możliwość sprzedaży nieruchomości jest to możliwość, nie wiem, roku, dwóch, pięciu, dziesięciu. Tak naprawdę nie mamy w tej chwili osoby, która by była zainteresowana tym gruntem. Gdybyśmy mieli podpisaną umowę i wiedzieli, że w momencie, kiedy przejmujemy wieczyste, pieniądze wpływają do gminy, to sprawa jest oczywista i tutaj nie ma się nad czym zastanawiać. Tylko widmo zapłaty czy zwrotu podatków jest w roku 2014, tak? I strasznie nam zależy na tym, żeby jednak ta gmina stała dobrze, żeby nie obciążać mieszkańców dodatkowymi nakładami czy dodatkowymi podatkami z tytułu błędnie podjętych decyzji. No tak, i dlatego po prostu rozmawiamy i dlatego widzimy, jeżeli kwota 10,5 miliona jest to kwota, którą możemy uzyskać i kwota 6 milionów będzie rozłożona na okres 10 lat i mówimy o 600 tysiącach, to tak naprawdę należy się naprawdę dobrze nad tym zastanowić, czy to nie jest atrakcyjna oferta dla gminy i czy nie warto by było z tego skorzystać. Jeszcze chciałam tylko powiedzieć, proszę Państwa, dlaczego rozmawiamy, a mianowicie dlatego, że już mamy takie doświadczenie, pomimo krótkiego okresu, jakim tu pracuję, mamy taką sytuację ze spółką Candela. Spółka Candela jest to spółka, z którą prowadziliśmy negocjacje i chcieliśmy dojść do porozumienia. Bo jak Pan Wójt powiedział, wykupili za 1 200 000 101... 111 hektarów. Na dzień dzisiejszy po zmianie planu zostały im wrysowane drogi i za te drogi my musimy oddać 1,5 miliona. W związku z tym chcieliśmy dojść do porozumienia. Były różne propozycje. Chcieliśmy częściowo rozliczyć to w drodze, częściowo w nieruchomościach, no, czyli oddać jakąś tam działkę, aby to się skompensowało, żeby bilans był na zero. Niestety na dzień dzisiejszy stoimy na takim stanowisku, że spółka w ogóle w tej chwili nie chce z nami negocjować. Ponieważ... Na zamianę dróg. No ponieważ nie doszło do ugody związanej z zamianą dróg i sprawa w tej chwili skierowana jest do starostwa i to starosta wyceni wartość odszkodowania, jaką w tej chwili tej spółce będziemy musieli zapłacić. Na dzień dzisiejszy z naszej wyceny ja wspomnę, że jest to kwota 1,5 miliona złotych, tak? Więc zależało nam na tym, żeby nie płacić i nie zwracać tej kwoty, tylko ewentualnie, jeżeli mamy nieruchomości, bądź możemy zmienić przebieg drogi, to po prostu postaramy się negocjować i to zamknąć. I dlatego, mając na uwadze rok 2014, kiedy ewentualnie musimy oddać 3,5 miliona złotych i starostwo zrobi wycenę i będzie konieczność zapłaty 1,5 miliona, to stajemy na stanowisku, że 5 milionów z budżetu gminy musi być zwrócone podmiotom prywatnym, tak? I naprawdę wypracowanie tej nadwyżki w wysokości 3,5 miliona złotych to jest zdecydowanie za mało. Więc albo możemy to przekuć w sukces i mieć pieniądze w gminie i mieć, będzie można rządzić, będzie można robić inwestycje, nie będzie konieczności obciążania mieszkańców dodatkowymi środkami, tak? Czy dodatkowymi podatkami, albo po prostu będziemy zmuszeni do tego, aby ten wskaźnik, który nam tak naprawdę się zmniejszył, bo zadłużenie, o tym chciałam powiedzieć, wskaźnik zadłużenia został zmniejszony. W tej chwili planujemy na rok 2013, będzie to około 34%, czyli z 60 tak naprawdę do 34. Chcielibyśmy go
utrzymać na tym samym poziomie, albo proszę Państwa doprowadzić do sytuacji, żeby go jeszcze zmniejszyć, tak? Bylibyśmy jedyną gminą tak naprawdę, której by się udało w tak w krótkim okresie czasu zmniejszyć ten wskaźnik i też do tego dążymy. Stąd te nasze rozmowy i nasze propozycje.